Dobrze widzowie, przechodzimy do podsumowania poprzedniej edycji Hellevatora, która skończyła się wczoraj dla widzów z YouTube'a, tutaj przedwczoraj. No i oczywiście napiszcie pozdro YouTube na czacie, no a ludzie w komentarzu mogą napisać pozdro Twitch, mogą napisać jakie miejsce zajęli w tej edycji Hellevatora, mogą napisać czy im się podoba nowa funkcja atak na piekło, do której zaraz przejdę. Dawajcie swoje opinie w komentarzu na YouTubie. Podsumowanie standardowe, troszeczkę z opóźnieniem, można powiedzieć jednodniowym, może nawet dwudniowym, bo nie wiem kiedy to zmontuję. W każdym razie nic ciekawego, szczerze mówiąc, się nie działo na moich kontach, na moich głównych kontach, czyli tutaj od EU1 do S40. Sytuacja była przesądzona z bomby, no i tak naprawdę nie było co jakoś mocno się spinać. Jeżeli chodzi o ten atak na piekło, to opinie są naprawdę różne, tak jak mówię, wydajcie swoje w komentarzu. Natomiast dla mnie feature specyficzny i taki no dość nudnawy. Tak naprawdę jedyne co mi to wnosiło dziennie, to dodatkowe dwa kliknięcia do tego Hellevatora. Widziałem, że co niektórzy kombinowali, co niektórzy wychodzili z gildii, farmili punkty samemu, będąc solo w gildii, potem wracali, dostawali dużego boosta tak naprawdę. Właśnie na swoją postać, jeżeli chodzi o te tokeny, więc no można było tak robić i to chyba nie było zamierzone ze strony twórców, więc muszą na kolejną edycję to naprawić. No i jeszcze tutaj kolejna sprawa, mogę pokazać, że atak na piekło mógł być naprawdę useful z racji tego, że zobaczcie, mamy tutaj przykład Munika, który na 461 levelu i praktycznie zamykając tabelę gildii był top 5. Top 5 finalnie na S40 w tej tabeli graczy. Tak więc, no jeżeli o to chodzi, to tutaj Municzek stosował taką taktykę, że dołączał do pierwszego albo do drugiego, no tej powiedzmy, nie wiem, to są jakieś tam grzechy główne, czy jak to się nazywa, mówiliście mi, już nie pamiętam. Dołączał jako jedyny i co za tym idzie, jako jedyny zgarniał te punkty tutaj na dole i tego golda. Nie dzieliło się to na wszystkich graczy, którzy dołączali do kolejnych, bo zobaczcie, tutaj im dalej tym więcej ludzi dołączało i te punkciki z ataku na piekło się właśnie dzieliły między tych graczy. On dołączał sam, wygrywał, no i dzięki temu tych punktów farmił naprawdę sporo, co widać właśnie po tej tabeli. Dobra, przejdźmy sobie na S1, na szybko poodbieramy nagrody. Jeżeli chodzi o odbiór nagród, to z tego co wiem, w tym momencie Gems Hellevatora nie skaluje się już jakby, w sensie od razu jak się nagroda generuje, jak się kończy Hellevator, to Gem już ma ustalone wartości. Więc mówię, nie ma co czekać do końca, nie ma co czekać tego tygodnia, bo na odbiór nagród jest chyba tylko tydzień. Tylko po prostu lepiej od razu odbierać. Tak przynajmniej mówią ludzie. Dobra, no i mamy EU1, mamy naszego Paladyna. Top 3, jak widzicie pewne top 3. Tutaj top 4 nie miało podjazdu do nas za bardzo, a my nie mieliśmy podjazdu do top 2. Więc tak to po prostu wyglądało. Tutaj byliśmy 12 osobą, 80 koła punktów zdobyte. Tu jakiś ziomeczek 100 koła, więc bardzo dużo. No i tak to wygląda, nie? Tak to wygląda w dużym skrócie. Takie były tutaj nagrody. Chociaż w sumie nagrody, no dobra, pokażę wam za od top 1 do top 5, bo to jest najciekawsze. No i odbieramy. Odbieramy. Cyk. Troszkę golda wpadło, kryształu, metalu. Legendarny gemik 1330. Jego damy na pachołki, bo my tu mamy chyba wszystkie gemy 1300+, dokładnie, damy na jakiegoś pachołka. No i tło brązowe. Chyba najbrzydsze. Chyba szczerze mówiąc najbrzydsze ze wszystkich... Powiedzmy, nie wiem, jak się to odmienia, jak odmienić tło. No wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi, najbrzydsze tło. Dobra, lecimy dalej, żeby tutaj nie przedłużać. Kolejny ze wszystkich teł, tak się odmienia, no dobra, niech będzie. Bagrant, jeje. Teraz mamy EU5, mamy naszego zwiadowcę. No i tutaj kaplica. Tutaj kaplica z racji awków, dlatego że zobaczcie, mamy Freakinga, który ma 9 dni awka, więc praktycznie cały Hellevator. Mamy tutaj Kowala, który ma 8 dni awka. No i głównie przez te osoby zajęliśmy czwartą pozycję. Nie wiem czy pamiętacie, ale ostatnia edycja Hellevatora na tym serwerze zakończyła się dla nas bardzo dobrze, bo mieliśmy top 1 z tego co pamiętam jako gildia. No a teraz zobaczcie, nad top 5 duża przewaga, ale do top 3 brakowało naprawdę mało. Gdyby te dwie osoby grały normalnie, nie można było podmienić? Nie wiem, nie wiem. Ja tutaj nie jestem w zarządzie, więc znaczy niby jestem, bo mam oficera, ale nie jestem tak w praktyce. Więc mówię, tutaj już inni się zajmują tą gildią.
No i zobaczcie, i właśnie te osoby mają najmniej punktów. Gdyby one grały normalnie, to top 3 na spokojnie do łyknięcia. Na spokojnie do łyknięcia. A tak to top 4, takie nagrody. Odbieramy sobie cyk. Odbieramy pyk. No i mamy prawie 1000. Tutaj chyba wszystkie gemy mam wymienione również. Na takie z kopalni 25. Więc też to pójdzie do jakiegoś pachołka. Dobra, lecimy dalej. EU8. Na EU8 jak rozwiązałem swoją gildię, no to poszedłem sobie do gildii polskiej, do gildii Madzi. Głównie ze względu na atmosferę, bo tutaj naprawdę w porządku liderka. Także tutaj, no jakiś fajerwerek nie było. 12 pozycja, ale pewna, tak? Bardzo pewna pozycja, rozumiecie o co chodzi. No tutaj tak wygląda top 1, 2 i 3. Tutaj no walka pomiędzy top 1 a top 2 była dość close, z tego co wiem, do samego końca. No i nagroda. Tak to wszystko się prezentowało. Pierwsze top 5. No i piekielne żetony, tu byliśmy top 3. Aha, ja chyba tam na EU5 nie zwróciłem uwagi. Który byłem? Top 10. Top 10, więc też nie najgorzej. Tutaj byliśmy top 3. Jako gracz. No, tak to się prezentowało wszystko. No i odbieramy takie nagrody. Gemik prawie 800, bo już tu zaczęliśmy ulepszać kopalnię. Także gemik niezły, ale może też pójdzie na jakiegoś pachołka. Wymienimy jakiś czarny gemik, bo my tu gemy będziemy wymieniać, jak kopalnia będzie na poziomie 25. No i tyle, lecimy dalej. Lecimy dalej, EU10. Trochę się tych kont porobiło, więc musimy w miarę na szybko. EU10 mamy top 3. Również jak widzicie pewne top 3. Powiem tak, na EU5 ta walka między naszą gildią a gildią top 3 w Elevatorze to była walka najbardziej taka close. Tam próbowałem coś, powiedzmy, podociskać i tak dalej, no ale docisnąłem swojego maksa jak na tego zwiadowcę. Natomiast no, to wam powinno powiedzieć, że na innych serwerach sytuacja była już od dawna znana i nic się tutaj za bardzo nie zmieniało. No i tu tak samo, pewne top 3 jako Immortal. Jak widzimy, w gildii byłem co ciekawe top 8, jeżeli chodzi o punkty, a gildię zamykam. Więc tutaj no chłopaki się za bardzo nie popisali. Aż sam jestem zdziwiony, że tak wysoko byłem. Jak widzicie, top 8. No i tak to wszystko się prezentuje. I tutaj sobie odbieramy, cyk, trzecie miejsce, brązowe tło. Szczerze mówiąc, tego tła za trzecie miejsce wolałbym nie mieć i wolałbym mieć możliwość jego wyłączenia. No ale skoro jest, to jest. Gemik też pójdzie na pachołki. Lecimy dalej, W50, nasz potężny, Boże, zwiadowca chciałem powiedzieć. Nasz potężny maguś i tutaj top 2. Tutaj również sytuacja przesądzona. Top 1 totalnie nie do podjazdu i top 3 również do nas podjazdu nie miało. Także no, tak się wygląda. A, tam wam chyba nie pokazałem nagród. Tu oczywiście ja tak pokazuję na szybko, jak ktoś jest ciekawy, to sobie może zatrzymać i sprawdzić. To mówię, to jakby logiczne. No i teraz na szybko przechodzimy, W50. Nagrody wyglądają tak. Zobaczcie w ogóle ile golda, prawie 600 milionów. Prawie 60 stad nam tutaj z samego Elevatora wpadnie. Ale mówię, tu też od dawna sytuacja przesądzona. Top 5, mój rekord, jak tak powiedzmy na początku przytryhardowałem, to miałem rekord 401, czyli jeszcze 99 pięter nam zostaje, żeby cały Elevator zamknąć. No ale to jeszcze, wydaje mi się, no, ładnych parę lat. Ładnych parę lat. Dobra, odbieramy. Cyk, odbierz. I tu mamy srebrne tło. Jakbym ukrył złotą ramkę i pokombinował z setem, to srebrne tło nie jest najgorsze. Ale faktycznie, tak jak Foduk pisze, na awatarku tym demonowym, że tak powiem, to brązowe tło nie wygląda jeszcze tak źle. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy top 3. No W55, jeżeli chodzi o gildię, to bardzo duży regres. Przeskoczyli nas tutaj eskapadę. Elter też bardzo mocno nas przeskoczyło. No a my w sumie nie takie pewne, ale mimo wszystko top 3. 100 tysięcy punktów przewagi na top 4, wiadomo jak to wygląda. Mówię, takie są nagrody, na szybko pokażemy. Tu też jestem dość wysoko jako gracz, sporo tych punktów dla gildyjki zdobyłem. No i oczywiście odbieramy nasze nagrody, też bardzo dużo golda, fajna sprawa. Lecimy dalej. Lecimy dalej, tu dołączamy do obronki.
Tu jeszcze odbieramy. No i co? Tutaj top 3. Tu oczywiście gildia, w której byłem od samego początku tego serwera, czyli Wise of Sirius, się niestety rozpadła, więc musiałem szukać innej. Dołączyłem sobie do głównie polskiej gildii, do Hogwartu. Oni są top 3 i w rankingu, i są top 3 również w Hellevatorze. I tutaj mamy takie nagrody. My, mówię, trzecie miejsce, bardzo pewne również, jak widzicie. No już od dawna znane, że takie miejsce będziemy mieli. Top 6 w gildii, jeżeli chodzi o punkty, o tokeny. No i odbieramy oczywiście nagrodę. Niestety po raz kolejny ramka brązowa, która no na tej postaci wygląda naprawdę tragicznie. Dobra. A, w ogóle gemik, tak? Bo ja gemika nie sprawdzam. Widzicie, no ja się tutaj zakręcam za dużo tych postaci. 1700. 1700 to jest w sumie tragiczny gem, jak mam być szczery. Dlatego, że zobaczcie, mi tu już potrafi polecieć 1800. A tu niecałe 1700. Dobra, na pachołka. Kolejny. Nie, nie, ja tutaj chcę same 1800 na postać dawać. 1800 plus już. Wiem, że tam niektóre mam słabsze, ale taki jest plan docelowy. Nie chcę podmieniać na ten, a potem znowu na inny, nie? Wiesz, o co chodzi. A nigdzie mi się nie śpieszy na tym koncie. No i tu mamy gemik 1555. W ogóle, jeżeli chodzi o naszego barda, to już na dniach dosłownie będziemy tutaj klikać lochy po stopowaniu. Więc tak jak wspomniałem, bardzik czeka na to. Na jakimś 480 levelu planuje. No i ten gemik na pewno również pójdzie na pachołki, bo na postaci mam już nawet po 1600. Lecimy dalej, W60, przedostatnie konto. Tu odbieramy, tu zajęliśmy drugie miejsce. Tutaj swego czasu mieliśmy naprawdę close walki między top 1 a top 2. No a w tej edycji 200 tysięcy punktów straty do nich. Tu w ogóle zobaczcie, top 3, z top 3 było close. Top 3 miało około 25 koła straty do nas, więc tu naprawdę no niby mieliśmy ciągle to top 2, ale pod koniec się zbliżyli. I to się zbliżyli dość mocno. Tak wyglądają nagrody. Tak wyglądają żetony. Tutaj jesteśmy na 17 pozycji. Tu Karondor w ogóle ładnie pocisnął. No i odbieramy. Odbieramy drugie miejsce. A, nie mam miejsca. To mogę sprzedać. Pyk. Odbierz. Mamy srebrne tło, nie wygląda tak źle. I gemik 1400. Zobaczcie. Tutaj też mi praktycznie wszystkie gemy lecą 1500 plus. A tu mi poleciał 1400 z Hellevatora. Ciekawe. Bardzo często z tego Hellevatora leci słabszy niż możemy zdobyć. Top 4 też close? No w sumie tak, bez kitu. No kurde, to W60 nadal ma sporo mocnych gildii, na to wygląda. Najlepiej to pokazuje właśnie Hellevator. Nam ziomek uciekł na W60 i spadliśmy na czwarte miejsce. Nightwatch. A to nie widzę tej gildii, albo jestem ślepy. Ale dobra, to już później najwyżej ogarniemy po nagraniu. No i S40. Zazwyczaj mówiłem, że S40 jest to wisienka na torcie, bo zawsze tutaj walka była fajna i zawsze była zwycięska. A, o 4 miejsca, okej. Zawsze była zwycięska dla naszej gildii. No a w tej edycji wyglądało to tak. Jakby no tutaj nasza ulubiona gildia The Last Dance no troszeczkę podupadła ostatnio. Troszeczkę podupadła na zdrowiu, z tego co widzę. Więc walki w tej edycji praktycznie nie było. Od początku do końca totalna dominacja. Jedyny serwer, na którym w ogóle zdobyłem top 1 jako gildia. No, takie były nagrody. Goldzika też fajna ilość oczywiście. Tak się prezentowała tabela. Tutaj top 4. Już nie leciałem tak z jedzonkami jak kiedyś. Nie szalałem za bardzo, bo nie było sensu, nie? Szalałem, jak walka była close i za wszelką cenę chcieliśmy, żeby ta gildia była top 2, a teraz nie miało to za bardzo znaczenia. No i co? Tak się prezentuje tutaj. Powiedzmy, gracze się prezentują, jeżeli chodzi o ranking gildyjny. Odbieramy nagrody. Odbierz złote tło, ten awatar, złota ramka, ten set. Pięknie to wygląda. No i gemik prawie 1900. Czy ja go mogę gdzieś tutaj dać? Nie, ja tu mam już 1900 plus. No to też na pachołka. Wszystkie gemy na pachołki muszę dawać. Nic mi nie dało fajnego boosta. No trudno. Zdarza się. I tyle. I tak prezentowała się edycja ostatniego Hellevatora na naszych kontach. EU11, EU12 już nie gram. To są moje główne konta.
Więc tak to wszystko się prezentowało.